Na terenie Grupy Azoty Police trwa modernizacja stacji elektroenergetycznej. Inwestycja jest związana z koniecznością zapewnienia zasilania w energię elektryczną nowych instalacji powstających w ramach projektu Polimery Police. Jesteśmy na terenie stacji elektroenergetycznej GPZ Police o napięciu 220-110 kV. Zakłady Chemiczne Police jako jedna z nielicznych firm w Polsce posiada własną stację elektroenergetycznym na tym poziomie napięć. Jesteśmy zasilani z Polski, z polskich sieci elektroenergetycznych Izynei Operator. Natomiast głównym celem stacji GPZ Police jest zasilanie zakładów chemicznych w energię elektryczną. Docelowo również w przyszłości niedalekiej będziemy zasilać Polimery Police, czyli wielki program inwestycyjny związany z budową instalacji odwodornienia propanu i produkcji polipropylenu. Zapotrzebowanie tylko nowo wybudowanych instalacji na moc elektryczną to 95 MW, czyli o ponad 50% więcej niż dotychczasowe zużycie zakładów. Stąd decyzja o modernizacji stacji wybudowanej na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku oraz dostosowaniu jej parametrów do potrzeb zasilania nowych instalacji w energię elektryczną. Za mną stoi nowy autotransformator o mocy 180 MVA. Obok jest jeszcze stary autotransformator, który również niedługo będzie wymieniany. W tej chwili są również wykonane dwa przyłącza do Polimerów Police. Również dzieje się dużo, jeżeli chodzi o infrastrukturę budowlaną. Drogi i place są wykonywane jako nowe. Koszt modernizacji to około 60 milionów złotych. Jest to duże wyzwanie techniczne i organizacyjne, ponieważ wykonywane prace muszą odbywać się przy czynnej stacji dla utrzymania ciągłości produkcji zakładów chemicznych. Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka Grupa Azoty Police Service. Podstawowe prace projektuje Energoprojekt Kraków, a główne urządzenia rozdzielcze wysokich napięć dostarcza Hitachi ABB. Jeszcze w tym roku planowane jest podanie napięć dla potrzeb pierwszych rozruchów urządzeń nowych instalacji polimerów. Natomiast w 2022 roku będzie możliwość dostawy energii elektrycznej w wielkości docelowej mocy zapotrzebowanej 95 MW. Całkowite zakończenie inwestycji zostało przewidziane na 2023 rok. Marcin Lewandowski przebywa obecnie w Kenii na zgrupowaniu wysokogórskim. Tuż przed wyjazdem wielokrotny medalista w biegach na 800 i 1500 metrów spotkał się z prezesem Grupy Azoty Police i odebrał gratulacje za ostatnie osiągnięcie, czyli srebrny medal podczas halowych Mistrzostw Europy w Toruniu. Tutaj pełne nasze wsparcie. Wiem, że się udało wiele innych zamierzeń zrealizować i ta bieżnia w Toruniu jest szczęśliwa, bo tam przecież i rekord polski halowy na 1500 metrów w lutym padł. 5 marca medal, kolejny w kolekcji i wszyscy jesteśmy w oczekiwaniu na kolejne świetne wyniki i na udział w 4. olimpiadzie. Obecny sezon jest najważniejszy w karierze Marcina Lewandowskiego, bo jest to sezon olimpijski. 34-latek ma ogromną motywację i głęboko wierzy, że w Tokio będzie mógł stanąć na podium. Do igrzysk szykujemy się nie w sezonie olimpijskim, a tak naprawdę cykl czterolecia, to jest przygotowanie do igrzysk olimpijskich, czyli wszystko to, co się dzieje po drodze, właśnie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, to jest tylko i wyłącznie przystanek jakiś do celu, droga do celu przebrana. Także sezon bardzo intensywny, bardzo długi, czterolecie, tak naprawdę podsumowujące to pracę, którą wykonałem przez 4 lata. Także na pewno jest, jak widać, dobrze, potwierdzam to z roku na rok. Biję coraz nowe rekordy kraju, swoje życiówki poprawiam, także zdobywam medal najważniejszych imprez. To świadczy o tym, że oczywiście wszystko jest w zasięgu ręki, tylko troszeczkę szczęścia, żeby dopomogło i naprawdę może być bardzo fajnie. Marcin Lewandowski przyznaje, że przesunięcie terminu Igrzysk Olimpijskich w Tokio mu nie zaszkodzi. Podkreśla, że dystans 1500 metrów mimo wszystko jest dla niego nowy i jest to dodatkowy czas, by jeszcze lepiej się przygotować. No ja właśnie jestem jednym z niewielu sportowców tak naprawdę, którzy cieszą się tym, że Igrzyska zostały przełożone o kolejny rok, bo jest to dla mnie kolejny rok na nowym dystansie tak naprawdę, gdzie mogę właśnie nadrobić tego treningu, gdzie mogę biegać na tym dystansie, na tych prędkościach i nadrobić ten wcześniej zaległy, stracony czas. Przed Marcinem Lewandowskim walka o najważniejsze trofeum w karierze, medal olimpijski. Igrzyska w Tokio odbędą się na przełomie lipca i sierpnia i będą czwartymi w karierze zawodnika.
Trzymamy kciuki. Grupa Azoty Police jest partnerem głównym akcji Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach. Inicjatywa organizowana jest dwa razy do roku tuż przed świętami Bożego Narodzenia oraz przed Wielkanocą. Pomoc trafia przede wszystkim do polskich rodzin oraz osób starszych i samotnych w ciężkiej sytuacji materialnej, a także do instytucji takich jak szkoły, przedszkola, hospicja czy kluby zrzeszające Polaków. Jest to 500 paczek żywnościowych, kilkadziesiąt paczek z chemią, z artykułami szkolnymi, także jest tego całe mnóstwo. Jest pomoc dla hospicjum, również medyczna, jest oczyszczacz powietrza, jest pralka, lodówka dla pogorzelców, także tutaj jest dużo rzeczy, które musimy dowieźć. Akcja pomocy kresowiakom jest organizowana od 2014 roku. Podczas tegorocznej edycji wielkanocnej Fundacja Polskich Wartości skupiła się głównie na Polakach mieszkających na terytorium Litwy i Białorusi. Polacy czekają na nas i bardzo na nas czekają, bo tej pomocy teraz w okresie pandemii dociera bardzo mało, a niestety coraz więcej ludzi traci tam również pracę i ta pomoc jest niezbędna. Wszystkie dary trafiły już do potrzebujących. Przy wsparciu wojewody zachodniopomorskiego oraz polickiej spółki udało się zakupić sprzęt AGD dla rodziny z okolic miejscowości Butrymańce, której kilka dni wcześniej spłonął dom. Akcja Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach jest wyrazem pamięci i wdzięczności w stronę rodaków, którzy pomimo trudów życia pielęgnują tradycje i narodowe dziedzictwo. Poprzez rozpowszechnianie polskiej mowy i utrwalanie historii od pokoleń zachowują polskość. Akcję pomocy rodakom na Kresach można wesprzeć finansowo, wpłacając środki na konto Fundacji Polskich Wartości lub za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Para sokołów wędrownych to stali bywalcy gniazda znajdującego się na wysokości 80 metrów 200-metrowego komina elektrociepłowni w grupie Azoty Police. Obecnie Pola i Pol wysiadują trzy jaja, które pojawiły się w połowie marca. Sokoły przebywają w specjalnej skrzynce lęgowej, gdzie panują odpowiednie warunki do opieki nad młodymi osobnikami. Ptak lęgowo nieliczny w Polsce, najczęściej w Dolinie Środkowej Wisły, w Dolinie Dolnej Odry, w Górach Stołowych. I co ciekawe, kiedyś sokół się gnieździł na drzewach, na starych drzewach, na półkach skalnych, szczelinach, a teraz się okazuje, że mamy spektakularne gniazda na kominach. Przykład w Police, gdzie na wysokim kominie jest skrzynka lęgowa, co prawda może nie na samej górze, na wysokości 200 metrów, ale 80. Życie polickich drapieżników możemy obserwować dzięki kamerze znajdującej się w skrzynce lęgowej. Sokoły, znane z doskonałego wzroku, obserwują okolice z komina, co ułatwia im zdobywanie pożywienia. Dlaczego akurat jeszcze ten sokół tutaj ma tak idealne warunki w Policach? Wiemy, że są te stawy retencyjne usiedniające. To jest raj dla ptaków. To jest raj dla ptaków, gdzie doprowadzane są ścieki już po oczyszczeniu, ale też wody pochłodnicze. I one są zawsze cieplejsze, nawet jeżeli jest zima, to tam się gromadzą ogromne ilości ptaków, zwłaszcza populacja ohara, to jest największa w Polsce, także on ma tą spiżarnię bardzo blisko i on z tego komina, on ma ten sokoli wzrok, on je widzi i po prostu leci sobie jak do spiżarni, jak my chodzimy do sklepu po produkty, także on leci sobie i wybiera jedną z tysięcy kaczek albo jakiegoś drobnego ptaka przechwytuje, także baza pokarmowa bardzo dobra. Transmisję live z gniazda polickich sokołów można oglądać za pośrednictwem strony Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół lub za pośrednictwem serwisu YouTube. W wyszukiwarkę należy wpisać Police Gniazdo.